nazywam się Klaudia. Zapraszam Was na kolejne dekorady i kolejny odcinek w temacie komunijnych kompozycji kwiatowych. Poprzednia była dosyć ekstrawagancka pod kątem dziewczynki w kolorze różowym, ale jak zastosujecie tulipany na przykład białe lub zielone, które również są dostępne i pięknie wyglądają, myślę, że może być z powodzeniem również taka kompozycja dla chłopca. Teraz chciałam Wam zaproponować, zgodnie z Waszą prośbą, ze świecami cały czas kompozycję, taką bardziej inniejszą, że tak powiem, czyli po prostu taką, którą sobie wymyśliłam jako kompozycję w takiej nieprzeciętnej wysokości, że tak powiem, czyli nie za wysoka, nie za niska. Ja osobiście uważam, że komunia to jednak nie wesele. Tam obowiązują troszeczkę inne takie reguły, jeśli chodzi o kompozycje, które powinny się znaleźć na stołach, różne wysokości i tak dalej, powinny być albo bardzo wysokie, albo bardzo niskie, olbrzymie, okazałe i tak dalej. Natomiast tutaj chciałam Wam zaproponować kompozycję w czymś, co na pewno każdy z Was posiada w domu, czyli w takiej salaterce na nóżce. To jest salaterka, może być na owoce, na jakieś deserki, są troszkę mniejsze. Możecie też wykonać właśnie w wersji takiej totalnie minimalistycznej, czyli bardzo ładnie rozchodzącą się kompozycję kwiatową, natomiast wykonaną po prostu w takiej salaterce zwykłej, takim pucharku jakby na lody, na desery, takie rzeczy. Ja mam taką troszeczkę większą tutaj, tak jak widzicie, salaterkę dla zainteresowanych zakupioną w Ikei. Także gdybyście mieli ochotę zaopatrzyć się, to właśnie tam możecie sobie taką kupić. W tym powstanie kompozycja kwiatowa tradycyjna, taka bardziej, powiedziałabym bardziej uniwersalna. Natomiast co do wysokości tutaj, która nam powstanie, czyli robimy świecę ze świecą klubową, powiedzmy, będzie to kompozycja mniej więcej tej wysokości, tutaj bym się nie czepiała i bardzo proszę się nie czepiać pod filmem, ze względu na fakt, proszę Państwa, że tak jak wspomniałam, dla mnie komunia to troszeczkę inne święto i tam trzeba zachować troszeczkę więcej takiej subtelności, troszkę więcej delikatności i nie mamy co przytłaczać tego naszego dziecięcia jakimiś zbyt dużymi kompozycjami, które się znajdą na stołach i zdominują. One mają nam udekorować, one mają być charakterystyczne w sposób taki, że mają być delikatne, użyte kwiaty. Ja na przykład wykonując dekoracje komunijne, co mi się zdarzało wielokrotnie, nigdy na przykład nie używałam róży. Taki podstawowy w zasadzie można by było powiedzieć kwiat, natomiast ja go nigdy nie używałam, ze względu na fakt, że uważam, że róża jest takim już zbyt eleganckim kwiatem na tego typu uroczystość. Oczywiście kompozycja, którą zrobimy sobie teraz wspólnie, wcale nie będzie jakaś nieelegancka, natomiast mówię o gatunku kwiatów. Ja podaję tutaj jakieś tam nazwy tych kwiatów, natomiast Państwo nie musicie w ogóle ich pamiętać, ze względu na fakt, że muszę powiedzieć, że ja również nie jestem wcale z wykształcenia florystą, o czym wspominałam w pierwszym odcinku. Jestem totalnym samoukiem, robię to lat kilkanaście i ja bardzo często, kupując kwiaty na dekoracje, kochani, opieram się na tym, co mi wizualnie pasuje. Czyli są pewne kwiaty, które jedne do drugich pasują, a już trzecie do nich niekoniecznie. Na zasadzie kształtu dopasowujemy, koloru i tak dalej. Są takie też bardzo pospolite połączenia, gdzie możemy się wzorować, na przykład w internecie, oglądając, powiedzmy, pewne kompozycje takie bardzo uniwersalne. I tutaj już Wam właśnie dzisiaj pokażę taką bardzo uniwersalną kompozycję. Na pewno się z taką spotkaliście, niejednokrotnie widzieliście. Natomiast musicie też przyznać tutaj, i tutaj nie ma co z tym polemizować absolutnie, kwiaty tutaj do tej kompozycji są dobrane ewidentnie według wizualnej takiej formy, czyli po prostu to, co jedno do drugiego pasuje. Zobaczcie, wszystkie kwiaty mamy przede wszystkim okrągłe w kształcie i dopasowaną mamy też kolorystykę. One sprawiają wrażenie takich naszych troszeczkę ogrodowych kwiatów, nie są takie zbyt wyszukane, jeśli chodzi o kształt. I tu mamy, to się nazywa Santini, ewentualnie dla zainteresowanych. To jest taki rodzaj takiej margaretki, tylko tak jak widzicie, taka fajna, pełna, seledynowa, kolor super, bo taki bardzo pozytywny. Zwykła margaretka też, no po prostu mała chryzantema, ale margaretka, która ma piękny środeczek, też taki seledynowy, także się super to komponuje kolorystycznie. Ja do tego zastosowałam jeszcze goździka gałązkowego. Gałązkowy goździk, czyli taki drobniejszy, który ma również takie małe pączki. Bardzo fajny, dlatego że on nam to fajnie wypełnia. On jest w takim kolorze delikatnej śmietanki, aczkolwiek kupowany jako biały. No i co jeszcze do tego? Do tego mam jeszcze troszeczkę gipsówki. Tutaj Wam pokażę, już mam przycięte kwiaty gotowe, żeby tutaj nie przedłużać. I to i tak będzie trwało, kochani. Także przygotujcie się znowu na oglądanie. Gipsóweczka, którą pokazywałam wcześniej.
i z zieleniny. Taka bardzo typowa forma zieleniny, którą stosujemy bardzo często w dekoracjach. Nietypowo może się nazywać dla osób, które na przykład nie wykonują dekoracji, to się nazywa po prostu pietrucha, pietruszka. Pietruszka ma taki kształt i to jest kształt, świetny kształt, wygląda jak paproć po prostu, natomiast nazywa się pietruszka, aczkolwiek nie polecę Wam zbierania paproci we własnym zakresie gdzieś tam po lesie, dlatego że taka paproć zbierana w lesie, kochani, jest niezwykle nietrwała. Także może się zdarzyć sytuacja, że włożycie dużo serca i po prostu ułożycie piękną kompozycję, natomiast paproć niestety, brzydko mówiąc, zdechnie. Pietruszka się różni tym, że ma sztywniejsze zdecydowanie gałązki i te gałązki pozwalają nam właśnie na uzyskanie takiego efektu, jaki za chwileczkę zobaczycie. Przeważnie ona służy do stworzenia takiego jakby kołnierza pod kompozycją. Takie, tutaj sobie stworzymy taki jakby kołnierz właśnie naokoło, który nam ją wizualnie powiększy. Tutaj jako w zapasie też również mam te różne takie gałązki. Pokażę jedną dla przykładu, te znaleźne. O, widzicie? Tutaj kawałek widać. Takie znaleźne różne gałązki mam. Trochę eukaliptusa, który został z poprzedniej kompozycji. To wykorzystamy, jeżeli będzie taka potrzeba. Teraz przechodzimy do podstaw. Potrzebna nam jest gąbka florystyczna. To już wiecie o tym. Zresztą dobrze namoczona. Tutaj proponuję brzydki ręcznik. Jeżeli macie brzydki ręcznik, zastosujcie, ułóżcie go sobie, dlatego że tutaj się woda będzie lała. Prawdopodobnie, bo musimy w taką salaterkę, w taką miseczkę szklaną, musimy sobie właśnie wkomponować gąbkę. Musimy ją tam dobrze ułożyć. Już, żeby nie było, że za długo ten ręcznik upadł. Zazwyczaj to tak nie wygląda, wiecie? Nie wygląda to wszystko tak ładnie i elegancko. Proponuję użyć również flizeliny. Flizelina ma nam posłużyć do tego, bądź ewentualnie, jeżeli macie jakąś tam na przykład organzę, też może być. Ja zastosuję flizelinę, bo mam akurat w takim fajnym seledynowym kolorze, który świetnie pasuje do kwiatów. Natomiast flizelinę ułożymy sobie w salaterce po to, że taka niezbyt idealnie ułożona gąbka florystyczna, po prostu żeby to ona, flizelina, właśnie tuszowała tą gąbkę, dlatego ją sobie najpierw, nią sobie wyłożymy najpierw w środek salaterki, a później przystąpimy do wypychania, że tak powiem, tą gąbką salaterki w środku, wewnątrz. Flizelinę przycinam sobie mniej więcej tak, żeby ją złożyć jeszcze na pół, żeby mi dała bardziej kryjącą, takie kryjące bardziej wrażenie i po prostu tutaj wkładam ją sobie w środek tej salaterki. I tutaj, jeżeli będzie kawałek widoczny, to będzie raczej widoczny kawałek seledynowej flizeliny. Oczywiście my ją sobie za chwileczkę przytniemy, żeby tu nam tak brzydko nie opadała, natomiast na spód musimy ją sobie jakoś tam, powiedzmy, położyć i teraz zaraz będziemy pchać w tą gąbkę. Już Wam pokażę. Ona na razie się nie utrzyma niestety, bo jest zbyt sztywna, ale wiecie, prawda, jaki to jest materiał flizelina. To jest taka jakby włóknina i teraz wybieram sobie kawałki gąbki, którą mam tutaj namoczoną i teraz, kochani, cały widz polega na tym, że gąbka, którą zastosujemy do takiej dekoracji, musi być wyższa, ona nie, absolutnie nie musi być idealnie tak jakby wpasowana kształtem, natomiast musi być wyższa niż szkło, ze względu na fakt, że chcemy zastosować właśnie tą pietruchę i chcemy ułożyć sobie ładną taką okrągłą jakby kopułkę tutaj, oczywiście tutaj będzie świeca, więc nie całkiem kopułę, ale naokoło chcemy ułożyć taki kształt okrągły, musimy mieć w co wbijać gałązki, nie możemy pozwolić sobie na to, że jak gąbkę przytniecie na równo, na przykład ze szkłem, to wtedy będzie efekt taki, już pokażę, że będziemy musieli złamać gałązkę, żeby ona nam schodziła w dół, a tego nie chcemy, dlatego że taka gałązka już nie będzie ciągnęła wody i ona po prostu bardzo szybko będzie nieświeżo wyglądała. Tą odkładam na bok. W związku z tym ważne jest, żeby chociaż część gąbki była wyższa niż szkło, natomiast reszta, którą będziemy tutaj uzupełniać, musicie tutaj uzupełnić, żeby to nam się mocno trzymało w środku, żeby to nie latało na boki, żeby kompozycja była stabilna. Resztę tutaj możemy sobie upychać, brzydko mówiąc, już takimi kawałeczkami. W domu teraz coś skrzypi. Ja mam tutaj trzech członków rodziny, którzy mogą przeszkadzać i właśnie jeden z nich to robi. Teraz nie, ale nie robi tego z premedytacją. On po prostu nie wie, że my tutaj pracujemy. Upychamy sobie kawałek gąbki. I to naprawdę, to już nie musi być jakby idealnie upchnięte. Ważne, żeby po prostu zabezpieczyć, żeby... Tutaj jest troszkę za szeroka. Ważne, żeby zabezpieczyć, żeby to nam się po prostu trzymało stabilnie, żeby to nam nie... ta gąbka, że się tak wyrażę, nie latała na boki.
Zobaczcie, i w ten sposób w zasadzie upchałam gąbką. Tutaj jeszcze, jeżeli by ktoś chciał to jakoś tak bardzo sobie to skrupulatnie zrobić, to jeszcze z tej strony jest boczek, z tej strony, no bo wiadomo, że zazwyczaj tak jest w sytuacji, kiedy mamy okrągłe jakieś tam naczynia, że mamy takie, mamy te boki, ponieważ gąbka jest kwadratowa, które by trzeba było powypychać, więc wypychamy je. Wypychamy je takimi dosłownie kawałeczkami gąbki. Tutaj kawałek, taki uszczerbek jakby flizeliny, którego nie ma, to co tam widzicie przed sobą, z przodu, to nie będzie zupełnie widoczne, dlatego że to przykryjemy pietruchą. Ważne generalnie, żeby tak jakby większość zagospodarować gąbką. Już tutaj gąbka jest na tyle nasiąknięta wodą, że jak przyciskam nawet, to już widzę po prostu, że ta woda wypływa mi tutaj z tego, więc uważajcie, bo ręcznik naprawdę będzie bardzo, bardzo, bardzo przydatny. Mamy przygotowaną w ten sposób gąbkę. Nie wygląda to zbyt urokliwie, ale zazwyczaj jest to tak, kochani, że jak idziecie na przykład gdzieś i widzicie piękne kompozycje kwiatowe, to one od zaplecza wcale nie wyglądają tak urokliwie. Najpierw je trzeba właśnie w taki oto sposób zrobić, czyli tak po prostu po roboczemu. Najpierw to wygląda po roboczemu, natomiast później to nabierze uroku. I zobaczcie, teraz przycinam sobie flizelinę, żeby gdzieś tam nie wyzierała nam niepotrzebnie spod tego, bo nie potrzebujemy z niej kołnierza jakiegoś takiego nieestetycznego. I w zasadzie ta baza byłaby gotowa. Teraz, kochani, do tej kompozycji, do wielkości miseczki dopasujmy sobie świecę, dlatego że tutaj można by było na pierwszy rzut oka powiedzieć, że taka świeca będzie ok. Taka świeca cienka. Natomiast mnie się wydaje, że jednak miseczka, akurat ta, którą ja tutaj mam, o tej średnicy, wydaje mi się, że jednak ta cienka świeca będzie troszeczkę za cienka, więc ja tutaj proponuję zastosowanie takiej grubszej jednak tej świecy klubowej. Świece również, jeżeli macie dostęp, możecie kupować na przykład w Ikei, to jest też, tam jest bardzo duży wybór tego rodzaju świec. Tak jak widzicie, tutaj ona niekoniecznie chce wchodzić, dlatego że gąbka jest bardzo mocno upchana i nie ma się już gdzie rozepchać, więc wytnijmy sobie tak mniej więcej średnicowo, troszeczkę sobie tak wydłupmy tej gąbki, żeby osadzić świecę, ale już tak jak wspominałam poprzednio, żadnych tutaj nie stosujemy chwytów typu jakieś tam szpice na świecę, takie rzeczy, bo to się nie sprawdzi, to jest gąbka mokra i w ten sposób sobie po prostu osadzamy. Świecę mamy mocno osadzoną, staramy się, żeby to było w miarę prosto i w miarę na środku. I w ten sposób to jest moim zdaniem wielkość świecy adekwatna do po prostu tutaj całej miseczki. I jeszcze bierzmy pod uwagę fakt, że wokół nam się stworzy kompozycja kwiatowa, więc to nam się jeszcze wizualnie całe powiększy. Nie bez powodu przycięłam sobie tutaj już te kwiatuszki, część przygotowałam, ze względu na fakt, że starajmy się przycinać kwiatki sobie na jednej długości, akurat do tego typu kompozycji. Miejmy na uwadze też, że czym dłuższe kwiatki przytniemy, tym więcej ich potrzebujemy, natomiast my nie chcemy tutaj stworzyć jakiejś kopy, tylko chcemy stworzyć fajną, subtelną dekorację, więc miejcie na uwadze na próbę, przycinacie sobie na przykład jedną taką margaretkę, miejcie na uwadze, że powiedzmy 2-3 cm ona wejdzie do środka, nie więcej, bo te gałązki tam się będą zahaczały między sobą w środku i tutaj już o tej średnicy na przykład powstanie Wam kompozycja. I to jest taka fajna wielkość. Jeżeli na przykład przytniecie sobie tak, żeby tutaj wystawało 10 czy 12 cm, to nagle zrobi się Wam ogromny talerz, który nie będzie dobrze na stole się prezentował, natomiast będziecie też potrzebowali bardzo dużo kwiatów, więc czym krócej sobie przycinacie, tym potrzebujecie mniej kwiatów. Możecie je całkowicie układać również przy samej gąbce, mając na uwadze fakt, żeby stworzyć fajny kształt kopułki. Za chwilę się zapowietrzę od tego mówienia. Staram się to robić w miarę szybko. Nie chcę do Was mówić nieelegancko. Staram się mówić elegancko, ale pomimo wszystko mogą mi się zdarzyć jakieś przejęzyczenia ze względu na prędkość, żeby tutaj no nie trzymać Was zbyt długo po prostu. Przycinamy sobie pietruszkę. Pietruszkę przytniemy sobie w zasadzie, już pokażę o co chodzi, z tej strony są śmieci. Pietruszkę przycinacie sobie tak, żeby gałązka weszła Wam cała w gąbkę, natomiast tutaj ma zostawać sama zieleninka i zobaczcie, nie wbijamy jej, to jeszcze mi się przycięło troszkę za długo, nie wbijamy jej, kochani, w ten sposób, czyli prosto, bo efekt będzie taki, wbijamy ją sobie, pietruszkę, możemy troszeczkę ją sobie wbić tak po skosie jakby, żeby ten efekt był, żeby ona nam tak fajnie schodziła w dół właśnie i w ten sposób w dół on nam przysłoni to szkło i będzie nam ładną kompozycję tworzyła. Przycinamy sobie pietruszkę, jednak troszeczkę krócej te gałązki i układamy ją sobie wokół.
To będzie taka następna rzecz, którą robimy po osadzeniu już świecy w gąbce. Oczywiście jedna gałązka, jeden liść, tak jakby pietruchy, może zachodzić na drugi trochę, bo one bardzo często nie są jakby równe, to znaczy takie idealne w kształcie. No wiadomo, że nie są, to jest natura. Natomiast chodzi mi o to, że jedne zdarzają się takie bardziej obfite w listki, te takie dodatkowe gałązki, w niektórych jest ich znacznie mniej, więc jak jedne zachodzą tak troszeczkę na drugie te listki, to wtedy jest fajny efekt, że one wszystkie wyglądają na bogato. Taką pietruchę bardzo łatwo jest przyciąć na szybko, bo akurat ją możemy sobie złożyć, ona jest przeważnie zresztą i tak złożona i przycinamy sobie całą na jednej długości i w ten sposób oszczędzamy trochę czasu, a ja oszczędzając czas sobie dołożyłam akurat pracy, bo do michy z gąbką wrzuciłam śmieci, ale nie szkodzi. Po filmie będę miała znacznie więcej czasu, zobaczcie. Tutaj też a propos tej pietruszki, wbijając ją wokół, będę Wam mówiła, troszeczkę na ten temat. Tutaj przygotowałam, w poprzednim filmie nie było nam to potrzebne, dlatego że tam używaliśmy eukaliptusa jako zieleniny, a eukaliptus ma taką przyszroniony taki kolor zieleninki, o którym wspominałam zresztą, i dlatego nie było nam to potrzebne do użycia. Natomiast tutaj Wam proponuję, jeżeli macie taką możliwość, żebyście sobie zakupili, to Wam się może przydać do innych ewentualnie kompozycji, taki nabłyszczacz. To są nabłyszczacze, one są różnej wielkości, więc możecie zapamiętać sobie tutaj nazwę dla zainteresowanych, dlatego że już takie liście tej wielkości jak pietruszka wymagają tego, żeby jednak zastosować troszeczkę środków chemicznych, czyli tak zwanych albo utrwalaczy trochę, żeby to trochę dłużej postało, albo kochani właśnie nabłyszczacza. I nabłyszczaczem staramy się nie spryskiwać kwiatów, nabłyszczaczem spryskujemy zdecydowanie tylko i wyłącznie liście. Liście, to znaczy kwiatom w zasadzie pewnie nie wszystkim by to przysłużyło się, niektórym mogłoby troszeczkę zaszkodzić, natomiast przypuszczam, że nie padłyby, nie zdechłyby, brzydko mówiąc, natomiast no, mogłyby troszeczkę stracić na urodzie. Natomiast jeśli chodzi o liście, nabłyszczacz czy jest w przypadku pietruszki jak najbardziej wskazany, ponieważ ona sama ze swojej urody, że tak powiem, nie jest takim liściem ani pięknie błyszczącym, ani jakimś takim bardzo atrakcyjnym w formie. Zobaczcie, już w zasadzie to się ma ku końcowi, to układanie akurat pietruszki. Są z natury niektóre takie liście, jako dodatki florystyczne, które są po prostu ładniejsze, w sensie bardziej taki mają, sprawiają wrażenie, jakby były takie wypolerowane, takie błyszczące, ładne, i wtedy tam nie mamy konieczności użycia tego nabłyszczacza. Ja tutaj teraz zrobię to dla Was, struję się, ale troszeczkę tym nabłyszczaczem tutaj psyknę na te liście i zobaczycie zaraz, jaka jest różnica. Więc jeżeli macie taką pasję i układacie sobie kwiaty, na przykład sami na różne okazje rodzinne, powiedzmy, bądź robicie to tam dla przyjaciół, no nie wiem, różne, jest wiele możliwości, to taki nabłyszczacz jest bardzo fajną sprawą, naprawdę bardzo się Wam może przydać. Jest jeszcze jedna rzecz, którą też Wam za moment pokażę, to jest utrwalacz do kwiatów i ten utrwalacz też sobie możecie zakupić. I jak go stosować? Jeżeli macie kwiaty cięte, to taki utrwalacz po prostu wlewacie sobie troszeczkę jego do wody i on zdecydowanie jakby wspomaga te kwiaty i on zdecydowanie przedłuża trwałość ich. To jest taki, zobaczcie, to jest taka forma takiej odżywki, to też przygotowałam tutaj. Natomiast jeżeli układacie takie kompozycje, to możecie wlać do wody, w której się na przykład będzie moczyła gąbka i wtedy bardzo fajnie, bo ta gąbka będzie również sobie miała ten utrwalacz i wtedy możecie sobie przedłużyć trwałość tej kompozycji, będzie cieszyła oko, powiedzmy tam nawet może stać i 2 tygodnie, bo kwiaty, których akurat dzisiaj używamy, są bardzo trwałymi kwiatami, to też trzeba na to brać poprawkę. I zaczynamy układać kwiaty. Kołnierz nam się stworzył, nie wygląda może na razie zbyt atrakcyjnie, natomiast teraz zaczynamy wkładać kwiaty. Kwiaty sobie możecie oczywiście, ja zacznę tak może troszeczkę z tej strony, ale za chwilkę będę kontynuowała od swojej, dobrze? Kwiaty, zobaczcie, możecie układać symetrycznie, możecie jakoś tam asymetrycznie układać, zależy jaki macie pomysł. Najgorsze chyba, co można robić, kochani, to czego ja osobiście Wam nie polecam, to nie układamy ich jakimiś tam paskami, na zasadzie takiej, że powiedzmy te paski, układamy powiedzmy pasek margaretki, potem pasek Santini na przykład, czy
pasek gwoździków, bo to nie wygląda po prostu atrakcyjnie. Takie kwiaty bardzo fajnie się prezentują, jak są ułożone na zasadzie po prostu takiego niby artystycznego nieładu, czyli niby tak chaotycznie, ale przemyślanie ze względu na to, że jak macie to przemyślane, to Wam to znacznie ułatwia ułożenie tej kompozycji. Nie wiem, czy ta cała pietruszka nawet nie jest troszeczkę tutaj za długa. Teraz widzę, co do wielkości jakby, co do długości kwiatków, które przycięłam, ale to nie szkodzi, dlatego że my to sobie zaraz jakoś tam, powiedzmy, uatrakcyjnimy tutaj czymś. Ja najpierw sobie powkładam margaretkę. Staramy się, żeby mniej więcej tej samej długości margaretka została w każdym miejscu, czyli czy układacie ją sobie tutaj, czy układacie ją sobie tu, czym bliżej świecy, jasną sprawą jest, że musimy ją wciskać troszeczkę dalej, żeby tu już była krótsza, żeby nam nie zamknęła tej świecy jakby w swojej kopule, bo tutaj chodzi o to, że my nie możemy tutaj stworzyć całej kopuły, dlatego że jednak mamy tą świecę, to zważajmy na to. Natomiast do pewnej wysokości starajmy się, żeby te kwiatki były jednakowej długości, tak jakby ułożone. To w zasadzie jest naprawdę bardzo prosta sprawa, to jest bardzo fajna zabawa, to jest no to jest takie miłe, fajne jest układanie kwiatów, jeżeli wdrożycie się w to jakby, albo już jesteście wdrożeni, jeżeli lubicie takie rzeczy, to po prostu jest to fajna zabawa dla Was. Myślę, że w momencie, kiedy na przykład tam szykujecie się akurat na komunię swojego dziecka, może Was to trochę stresu kosztować, bo wtedy wiadomo, że człowiek ma inne zajęcia i wtedy, jeżeli nie macie na to czasu, to ja Wam zdecydowanie znowu tutaj polecę korzystanie z usług kwieciarni, dlatego, że możecie tam naprawdę zakupić piękne rzeczy, ale jeżeli jesteście amatorami, właśnie wykonywania we własnym zakresie takich rzeczy, no to jak najbardziej próbujcie swoich sił, bo na pewno Was to nie przerośnie. No, przypuszczam, że Wasze kompozycje takie bardziej dopracowane nawet niż ta, kochani, będą o wiele, wiele ładniejsze i atrakcyjniejsze. Santi nie charakteryzuje się tym, zobaczcie, że na jednej takiej gałęzi kwiatki są różnej długości. Na przykład mamy i taki dłuższy kwiatuszek, który możemy odciąć i ta długość nam wystarczy. Natomiast tutaj zawsze ta korona jakby na samej górze charakteryzuje się tym, że jest po kilka kwiatków, one są już na bardzo krótkich łodyżkach, więc tutaj to musimy przyciąć sobie tak, że już nie wkładamy po jednym kwiatuszku, tylko wkładamy całą taką jakby koronę, czyli wkładamy po kilka tych kwiatków. Zresztą w kompozycjach różnych, które gdzieś tam sobie oglądacie, to jest bardzo charakterystyczne, bardzo często widać właśnie, że Santini jest właśnie ułożone w taki sposób, że jest po kilka kwiatuszków jeden obok drugiego, a to wynika właśnie z tego faktu, jak ta roślinka rośnie. No i zapadła niezręczna cisza. Teraz by pasowało, żebym mogła z Państwem rozmawiać, może ktoś zadałby na przykład jakieś pytanie. To są takie momenty, kiedy czasami bywa tak, że nie wiem, co mówić, chociaż osoby, które mnie słuchają, prawdopodobnie mają wrażenie takie, że nigdy mi się buzia nie zamyka, natomiast rzeczywiście i autentycznie bywa tak, że po prostu nie wiem, co powiedzieć, kochani. Powiedziałam już o odżywkach, nie chciałabym niczego ominąć. Uzupełnianie tych kwiatuszków chwileczkę trwa, aczkolwiek nie jest to jakaś taka bardzo żmudna i długa praca. Jeżeli sobie na przykład robicie kilka takich kompozycji, na przykład o to mogę podpowiedzieć jeszcze w międzyczasie, jeżeli sobie, kochani, robicie kilka na przykład kompozycji takich na stoły, no bo myślę, że na komunijne to pewnie nie jedną, tylko troszkę więcej, to wtedy możecie sobie ułatwić znacznie sprawę i przyspieszyć jakby tą pracę tym, że na przykład wszystkie kwiaty sobie, powiedzmy, przytnijcie wcześniej, wszystkie kwiaty sobie przygotujcie i róbcie to, brzydko mówiąc, tak jakby hurtowo, czyli po prostu robicie na raz. Przycinacie sobie na przykład kwiaty na raz, na jednakowej długości, na tyle, żeby ich wystarczyło na wszystkie kompozycje. Potem sobie robicie wszystkie te bazy z gąbki, również na raz we wszystkich szkłach. Nie róbcie każdej kompozycji po kolei, tylko wszystko właśnie tak jakby hurtowo. I wtedy Wam to też daje taką możliwość, że tak, jakby taką pamięć wykonania, prawda, że wykonujemy jedną kompozycję za drugą, jedną czynność za drugą i wtedy powstają nam te kompozycje bardziej do siebie podobne, zbliżone, bo tego typu rzeczy, to co robimy teraz, w tym momencie, już charakteryzuje się raczej tym, że te kompozycje powinny być do siebie podobne, one nie są jakieś bardzo oryginalne, nie są jakieś takie bardzo wyszukane, abstrakcyjne, dlatego tutaj nie musimy jakby zachowywać tej formy takiej właśnie inności przy każdej z nich. Staramy się wypełnić każde miejsce.
Oczywiście na początku, tak jak widzicie, najpierw włożyłam margaretkę, powstało nam troszeczkę, troszkę się to wypełniło, powstało nam trochę dziurek. Teraz wkładam santini, natomiast zaraz będziemy to wypychać jeszcze dalej goździkami. Więc ja już będę teraz obracała tak jakby tą kompozycję wokół, żeby widzieć troszeczkę więcej. Żeby widzieć troszkę więcej, żeby to skrupulatnie tak jakby ułożyć. Żebyście nie mieli wrażenia, że odstawiam fuszerkę tutaj pokazując Wam, bo absolutnie nie mam tego na celu. Ale niestety, no czasami możecie odnieść takie wrażenie, jeżeli nastąpi jakaś tam niedoróbka. A niedoróbka może nastąpić tylko i wyłącznie z faktu takiego, że po prostu nie widzę tego, co robię. Więc już teraz lecę z tą kompozycją naokoło. Wypełniamy sobie goździkami i mamy na uwadze fakt, że jeszcze mamy trochę zieleniny, którą możemy również tutaj sobie jeszcze zagospodarować i wykorzystać. I mamy również jeszcze gipsówkę, która nam się też idealnie tutaj wpasuje. I tą gipsóweczką sobie zagospodarujemy tutaj również środek, czyli stworzymy taki troszeczkę jakby kołnierz wokół, taki wianuszek, tak jak w poprzedniej kompozycji to było. Świecę po prostu opakujemy sobie ładnie gipsówką. Powiem Wam, tutaj muszę się przyznać teraz do błędu, bo tak jak obserwuję sobie, to powiem Wam, kochani, że tą pietruszkę przycięłam sobie na troszkę zbyt długiej, zbyt długie te gałązki pietruszki przycięłam i te gałązki będą niestety ode mnie wymagały skrócenia, dlatego że nie prezentuje się to fajnie, nie podoba mi się to, teraz są gałązki po prostu za długie. Jeżeli Wam się podoba coś takiego, to sobie takie zostawicie, natomiast już przynajmniej będziecie tutaj uczyli się na moim doświadczeniu, na moim błędzie, a nie na swoich i jeśli myślę, że też zdanie będziecie podzielali, że listki i pietruszki są trochę za długie, dlatego zaraz je trochę skrócimy, żeby ta kompozycja nabrała wyglądu takiego, jak należy. Mamy jeszcze dosyć sporo tych kwiatków i możemy sobie jeszcze troszeczkę ich tutaj naokoło powkładać. Możemy ją jeszcze troszkę ubogacić. Z pietruszką potem szybko załatwimy sprawę. Musimy ją po prostu skrócić. Jeżeli ktoś słyszy bulgotanie, mam nadzieję, że nie. To u mnie. Ale to tak bywa, jak jest dużo pracy, kochani, że nie ma czasu z czasami zjeść śniadanie, obiadu, ale nie szkodzi. Na układanie kwiatków zawsze jest czas. Dobrze. Bulgotanie się wzmaga, ale mam nadzieję, że do Was nie dotrze. No i tutaj mi powstało takie kółeczko puste w środku, czyli powstał tak jakby taki wianek. I teraz to puste kółeczko uzupełnimy sobie gipsówką. Tylko tutaj gipsówkę naprawdę musimy na króciutko, dlatego że efekt, który musi powstać, musi być właśnie taki, że żeby nie zasłaniał świecy, tak jak wspominałam na samym początku. Także gipsóweczkę tutaj zobaczcie, nawet jeżeli odcinacie po jednej gałązce, to tutaj już nie musicie się aż tak bawić, to jakby możecie chwytać po kilka gałązek, przycinać i wtedy pchać, brzydko mówiąc, w tą gąbkę właśnie po kilka gałązek i wtedy to Wam zdecydowanie jakby i szybciej idzie ta robota i łatwiej jest uzupełnić wtedy, dlatego że takie układanie jednej gałązeczki przy drugiej jest dosyć żmudną robotą, a no, gipsówka jest drobna. A tutaj jeżeli wkładamy po całym takim jakby pęczku na raz, pchamy w gąbkę, tam spokojnie wejdzie, dlatego że gipsówka ma cienkie łodyżki i bez żadnego problemu możemy ich wkładać po kilka na raz. Już Wam teraz pokażę, jak to będzie wyglądało. Wystarczy, wystarczy nam gipsówki. W razie czego się jeszcze będziemy posiłkować, bo jeszcze mamy troszeczkę fajne zieleninki. Strasznie chciałabym zastosować właśnie tą zieleninę, tą znaleźną i zaraz Wam pokazać. I być może, że jeszcze to zrobimy zaraz. Jak będę bardzo zdeterminowana, żeby to wyglądało tak jak powinno, to jeszcze zastosujemy tą zieleninę. Najwyżej chwileczkę dłużej tutaj wytrwacie ze mną, mam nadzieję.
Do tej kompozycji przygotowałam również troszeczkę białych piórek. Białe piórka można jak najbardziej wpasować w taką kompozycję, bez względu na to, czy to jest kompozycja przeznaczona na stół dla chłopca, czy dla dziewczynki, ze względu na fakt, że one się tak delikatnie, niewinnie kojarzą. Ja osobiście nie jestem aż zwolenniczką rozstawienia, powiedzmy, na stole aniołków. Chociaż można jakiegoś tam aniołka gipsowego postawić, ale tutaj bym Wam raczej doradzała, żebyście ustawiali aniołki, powiedzmy, jeden jakiś taki większy, fajny aniołek postawiony z przodu, obok jakiejś tam kompozycji, czy ewentualnie gdzieś w okolicach tortu, gdzieś w okolicach po prostu dziecka. Postawiony jakiś jeden większy aniołek zamiast wiele drobniutkich gdzieś tam po stole, które nic w zasadzie nie wnoszą dekoracyjnego, dlatego że są tak drobne i tak małe, że po prostu są bardzo mało widoczne. Także tutaj, a natomiast piórka, muszę Wam powiedzieć, że ja na przykład dekorując komunię mojego syna, to już było lata temu, zastosowałam sobie anielskie skrzydła wykonane z piór jako taki motyw przewodni i one były właśnie zastosowane zarówno w kompozycjach kwiatowych, jak i udekorowane były tym, był udekorowany cały stół różnej wielkości takimi właśnie anielskimi skrzydłami. Wyglądało to bardzo efektownie naprawdę i było takie fajne, delikatne, takie po prostu no dziecięce. Zdecydowanie skracam pietruszkę. Także bardzo proszę Was teraz o wyrozumiałość i jeszcze chwilę cierpliwości, bo zobaczcie, pietruszka skrócona, ona powinna w zasadzie nam niewiele wystawać ponad kompozycję, natomiast ona mi tutaj za bardzo wystaje i efekt jest po prostu brzydki. Na szczęście, tak jak widzicie, nie trwa to długo. Nie zapominamy tutaj o tym znaczku IHS również. Hostię sobie włożymy. Tylko włożymy sobie ją tutaj białą i włożymy ją sobie jakoś tak bardziej delikatnie niż w poprzednim przypadku. W poprzedniej kompozycji, ponieważ kompozycja była taka troszkę asymetryczna, również pozwoliłam sobie ją tam włożyć tak jakby asymetrycznie. Natomiast tak naprawdę powinna ona być prosto włożona, tak elegancko, bo jest to jednak hostia. I dlatego tutaj ją sobie włożymy właśnie zaraz jakoś tak elegancko, prościutko. No, zdecydowanie z krótką pietruszką nabiera zupełnie innego wyglądu. Taką kompozycję, co też mogę tutaj Wam zasugerować, na przykład niekoniecznie musicie piórkami, znaczy musicie, w ogóle nic, niczego nie musicie, kochani, ale jeżeli chcecie na przykład ubogacić z czymś, możecie piórkami, ale na przykład możecie również perełkami. Bardzo fajne sznurki perełek, nie wiem, czy przygotowałam sobie, chyba przygotowałam sobie i zaraz chyba będę musiała poprosić Pana, tam reżysera o podanie mi tych perełek, bo ja sobie przygotowałam perełki i oczywiście ich zapomniałam wziąć. Mogłabym tam poprosić. Bardzo ładnie, proszę. O, już się podają elegancko, dziękuję. Żeby nie było, że Pana reżysera traktuje jakoś przedmiotowo, absolutnie nie. To jest taka zwykła przysługa małżeńska. Już, jedna pietruszka nie chce wejść, jeszcze jedna. Już z pietruszce już podziękujemy. Obrywamy sobie troszkę tych listków. Jest o wiele, wiele lepiej. Jeżeli ona jest krótsza, jest o wiele lepiej, jeżeli jest krótsza. Wiem, że się powtarzam, ale jest o wiele lepiej. A jak jest o wiele lepiej, to satysfakcjonuje zarówno mnie, jak i Was. Bo jeżeli będziecie sobie na przykład zamierzali jakoś się zainspirować, zasugerować i tak dalej, to myślę, że powinniście się zasugerować, zainspirować tym, co będzie się ładnie prezentowało. Kochani, tutaj właśnie mamy perełki. Bardzo fajne, dostępne są takie perełki, takie sznurki pereł. One są dostępne, kupujecie je w opakowaniach przeważnie po 5 takich sznureczków. Sznureczek ma od 1,50 m do od 1,30 m do 1,50 m długości. I takimi perełkami taką kompozycję sobie delikatnie możecie przydekorować. Tylko tak jak mówię, no to w przypadku dziewczynek, bo raczej w przypadku chłopców tutaj dołożyłabym cienięcie jakieś białe piórko. Te perełki mają niestety to do siebie, że bardzo się lubią plątać, bardzo lubią być takie szczepione już jak je kupujemy, także nie jest to efekt, ja sobie tutaj urwę, nie jest to efekt albo utnę, to się niestety nie da.
Nie jest to efekt jakiegoś bałaganu czy chaosu, one po prostu przychodzą w takiej formie. Zobaczcie, delikatnie możemy gdzieniegdzie sobie puścić taką girlandkę perełkową. Ją również możecie zastosować później, powiedzmy, gdzieniegdzie tam rzucając sobie na stół. No ale to już tam koncepcja jakiejś dekoracji stołu, ewentualnie komunijnego, należy tylko i wyłącznie do Was. Możecie ją sobie tutaj, zaraz pokażę też co tutaj z tej strony. Puścimy ją tak delikatnie na listku na przykład. Na listku również będzie się fajnie prezentowała taka perełka. Troszkę rozjaśni. Doda troszeczkę takiej, takiego smaczku troszkę doda, bo w gruncie rzeczy mogłoby się wydawać, mogę tutaj powiedzieć, że niektóre elementy są wręcz nie do rozplątania. Mogłoby się wydawać, że biała perełka nie będzie widoczna na białych kwiatkach. Błąd, dlatego że rzeczywiście ona jako tako sama nie będzie tak bardzo mocno widoczna, natomiast ona ma taki charakterystyczny jednak jak to perełka połysk i ten połysk naprawdę bardzo dużo robi. Zobaczcie, to ja już Wam pokażę z tamtej strony. Zobaczcie, taki połysk tej perełki bardzo dużo robi, prawda? I zaraz odsuwamy sobie te wszystkie rzeczy, bo tu już się zaczyna robić straszny chaos i wybaczcie kochani, że ja też chaotycznie do Was tak troszeczkę mówię, ale to powoduje to wszystko, co jest tutaj wokół mnie, a ja nie lubię mieć ograniczonego czasu pracy i lubię po prostu robić dotąd, dopóki nie jestem zadowolona i dopóki po prostu nie satysfakcjonuje mnie to, co wykonałam. W związku z tym dlatego nie lubię tego chaosu, który w tej chwili tutaj naokoło mnie powstał. Znaczek jeszcze, tutaj chostyjka, którą włożymy, była na dłuższym druciku, więc ja ten drucik troszeczkę skrócę, będzie się sztywniej trzymała i ją sobie tak delikatnie gdzieś tutaj wmontujemy, myślę, może tutaj. Zobaczcie, w ten sposób na przykład, w którym tam miejscu dowolnie będziecie chcieli, dlatego że tak naprawdę ona będzie jeszcze troszeczkę niżej. Ją włożymy. O, tak jest, ok, dobra. Zapalamy świeczkę. Jest. Myślałam, że jeszcze zapalniczki zapomniałam, ale mam. Zobaczcie, zapalamy świeczkę. No i co? Myślę, że taka kompozycja jest dosyć i tak duża. Ona jest naprawdę okazałą kompozycją, także takich kompozycji też nie musicie wiele. Rozstawicie je gdzieś tam na stołach dla gości. Jedynie czego nie proponuję, ustawiać takiej kompozycji przed dzieckiem waszym, na tym stole prezydialnym, ale tam już proponowałam pewną wersję, natomiast doskonale wszyscy będziecie, kochani, wiedzieli, jak sobie poradzić, żeby z tych samych kwiatów ułożyć kompozycję na stół dla dziecka. Tutaj bym proponowała wam wtedy na przykład na jakiejś tam ceramicznej podstawce czy na plastikowej, która nie będzie widoczna, ułożyć po prostu taką prostą girlandę, zupełnie prostą, właśnie przy użyciu tych wszystkich kwiatów na tej samej zasadzie. Jedna rzecz, kochani, jedna rzecz, której nie pokazałam, a którą miałam pokazać i muszę. Na błyszczerz, zobaczcie, na chwilkę odwrócę. Gdybym nie nagrała następnego odcinka, to będzie znaczyło, że jednak truję. Ale nie, mam nadzieję, że nie, bo już go stosowałam wielokrotnie. Zobaczcie, nie wygląda to fajnie, jak się psyka, bo się dym unosi. Natomiast tutaj mamy popsykane listki. Zobaczcie, jak pięknie zyskały. Tylko uważajcie, bo tutaj mi nakropiło na obrus i to są plamy tłuste. Na błyszczacz ma to do siebie, że jest tłusty taki. W związku z tym starajcie się to robić na zewnątrz albo zabezpieczcie sobie po prostu miejsce, pod którym, na którym będziecie to robili, żeby nie pochlepać sobie, bo to są plamki już naprawdę ciężkie do sprania. Na błyszczacz robi robotę przy takich listkach, bo naprawdę on za chwilkę troszeczkę taki się stanie bardziej matowy, ale będą się ładnie liście błyszczały. Mam nadzieję, że taka forma kompozycji się Wam podoba. Jeszcze spróbuję tak podnieść w ten sposób, tylko miejmy na uwadze, że tam jest gąbka i w tej gąbce jest woda. Taką kompozycję możecie swobodnie nawilżać, podlewać po prostu. Nalewajcie wody co jakiś czas do gąbki, bo te kwiatki dosyć długo ciągną, dosyć dużo wody ciągną i potrzebują. Mam nadzieję, że jest to taka forma dekoracji, która się Wam spodoba, taka typowo komunijna, bym powiedziała. No mnie się jednoznacznie z komunią w każdym razie kojarzy. Komentujcie, piszcie, przepraszam, swoje sugestie. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam Was na kolejne odcinki, no i mam nadzieję, że na coś się Wam te moje jakieś tam małe sugestie i podpowiedzi przydadzą. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę.